Przerwa w nauce nie oznacza przerwy w prowadzeniu inwestycji w szkołach. Przykładem na to, że zaplanowane duże modernizacje kilku placówek oświatowych nie zostały wstrzymane, jest m.in. Jastrzębie-Zdrój. Pewną parą idą inwestycje oświatowe. To są trzy budynki duże: szkoła podstawowa nr 1 i szkoła podstawowa nr 17 i 18. SP1, w zasadzie budynek szkolny jest już oddany do użytku i tam dzieci mogły już przybywać i uczyć się. Natomiast do tego budynku dobudowane jest przedszkole. Ten budynek, ta część jest zupełnie nowa. Zakończenie przewidujemy na koniec wakacji tego roku i oddanie do użytku od 1 września. Podobnie pozostałe szkoły, czyli 17 i 18. Chcemy, by od 1 września te dzieci już mogły normalnie wejść do nowych, odrestaurowanych budynków. Z uwagi na planowaną w przyszłości eksploatację górniczą i możliwość wystąpienia szkód z nią związanych, ściany są zakotwiczone za pomocą ciągów. Zakończyła się kompleksowa wymiana dachu, budowa instalacji fotowoltaicznej i wymiana kotła węglowego na gazowe. Obecnie roboty koncentrują się na wykończeniu wnętrza. Ten remont pochłonął 18 milionów złotych z miejskiej kasy. Robotników widać też w budynku szkoły podstawowej nr 18. Remont jest na etapie wymiany instalacji sieci wodociągowej, elektrycznej, gazowej i cieplnej. Jednocześnie prowadzone są roboty tynkarskie, a także te związane z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. W budynku pojawi się tu też winda, a sala gimnastyczna i kuchnia zostaną wyposażone w klimatyzację. Wszystkie te szkoły są modernizowane w taki sposób, by dostosować do warunków w tej chwili przeciwpożarowych i sanitarnych. Czyli i wewnątrz te szkoły są modernizowane i na zewnątrz jest przygotowywana termomodernizacja, tak aby ten efekt energetyczny uzyskać, ale również są montowane alternatywne źródła energii, czyli fotowoltaika. Dzięki temu myślę, że zyskamy również finansowo przy utrzymaniu bieżących szkół. Jeśli pandemia minie, z nowym rokiem szkolnym uczniowie wrócą do unowocześnionych placówek.